Znajdujemy się w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec. I tutaj co roku wspólnota Emanuel organizuje Forum Młodych, Europejskie Forum Młodych. Jest to spotkanie właśnie dla ludzi młodych, czyli tak powiedzmy od 12 do 26 roku życia. Chociaż te lata są sztywne, nie są sztywne, bo są też ludzie dużo młodsi i są też ludzie dużo starsi. Sama wspólnota Emanuel jest to wspólnota, która skupia wszystkie stany życia, czyli mamy i księży, i siostry zakonne, i małżeństwa, i ludzi stanu wolnego. I których szczególną misją jest głoszenie dobrej nowiny i opowiadanie o Bogu, czy to młodym ludziom, czy w ogóle w świecie. I właśnie jedną z takich ważnych misji wspólnoty Emanuel jest organizacja takich forów dla młodych, tak jak tutaj w Częstochowie. To jest już moje czwarte forum i co roku jakby nie mogę się doczekać tego wydarzenia. Jest dla mnie bardzo ważne pod względem duchowym, ale też pod względem tego, jak dużo nowych ludzi tu poznaję, jak mogę się rozwijać. Spotykam tutaj co roku żywego Boga i to jest dla mnie bardzo ważne, bo mogę mu poświęcić dużo więcej czasu niż na co dzień i dzięki temu też spuścić z tych wszystkich stresujących sytuacji z całego roku. Lat temu byłam po raz pierwszy na forum, jako młoda dziewczyna 17-letnia i tam poznałam oczywiście wielu ludzi, którzy są we wspólnocie Emanuela i właśnie po 16 latach, to już kiedy miałam 16 lat, to patrzyłam z zachwytem na tych ludzi, którzy przyjeżdżali nam głosić te konferencje i nie przypuszczałam, że kiedykolwiek stanę właśnie po drugiej stronie i 16 lat później tak się złożyło, że poproszono mnie o powiedzenie tej konferencji. Bardzo się ucieszyłam, dlatego że od paru lat marzyłam sobie, żeby przyjechać znowu na forum, żeby na nowo poczuć tamten klimat, tamte emocje. Troszeczkę to jest dla mnie taki sentymentalny powrót do mojej wcześniejszej młodości. Myślę, że w 100% jest przeznaczone dla młodych ludzi, jest dopasowane do ich potrzeb. I oprócz tego, że mamy bardzo dużo części duchowej, czyli bardzo dużo adoracji, bardzo dużo konferencji, są też przewidziane takie rzeczy właśnie jak Talent Corner, o których było mówione, na których możemy też się rozerwać, poznać się nawzajem i jest to bardzo fajnie wyważone. Forum bardzo mi pomogło w życiu i ja do dziś, tamto forum bardzo mi pomogło, ja do dziś są takie zdania, które pamiętam, obrazy, które pamiętam i które teraz nawet powtarzam innym.
Także ja tam dostałam takie perły, które tak sobie zabrałam do swojego małego plecaka i tak niosę je przez życie. Ten plecak się zapełnia innymi, ale to, co dostałam na forum, było naprawdę bardzo dla mnie ważne. Dlatego, że były piękne konferencje, piękne homilie, niesamowici ludzie zaproszeni, te momenty warsztatów. Pamiętam, że wybrałam taki warsztat o rozeznawaniu powołania i to wszystko miało jakiś dla mnie sens i wartość dla mojego życia. I zobaczcie, to jest tak, że chyba to bycie całym dla Boga to jest coś, co czyni nas całkowicie lekkimi i szczęśliwymi. Jak mówi list do Efezjan, i to jest taki fragment, który możecie sobie wziąć na adorację, bo jest bardzo piękny. To jest list do Efezjan, rozdział 2, wersety 14 do 22. Ja nie będę czytać całego tego fragmentu, ale tam się powtarza, to On bowiem jest naszym pokojem. On jest naszym pokojem. To Bóg jest naszym pokojem. Tematem tegorocznego forum jest cytat z Pisma Świętego: mój pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Tylko że stwierdziliśmy, że to, czego ludzie młodzi najbardziej teraz potrzebują, to jest właśnie doświadczenie prawdziwego pokoju, który wypływa z miłości Pana Boga. I codziennie mamy różnego rodzaju konferencje, które w jakiś sposób dotyczą pokoju. Na początku rozważaliśmy, czym jest pokój, że pokój jest darem Boga, który łatwiej też można uzyskać w sakramencie spowiedzi, czy podczas adoracji. Wczoraj szczególny nacisk był kładziony na aspekt powszechności pokoju, że pokój też jest dany dla innych, nie jest przeznaczony tylko dla nas. A dzisiaj rozmawiamy o Maryi, która jest też swego rodzaju strażniczką pokoju. Oprócz konferencji mamy też modlitwę uwielbienia. Jest to śpiewanie radosnych hymnów na cześć Boga. Dlatego, że jednym z charyzmatów wspólnoty Emanuel jest właśnie uwielbienie, czyli życie w takiej postawie wdzięczności Bogu za wszystko, co otrzymaliśmy. Nie mogłam obserwować przemiany tego forum na przestrzeni tych 16 lat, bo miałam taką wielką wyrwę 16 lat, także ja zobaczyłam coś kiedyś i teraz. I z jednej strony to jest dokładnie to samo forum, panuje ta sama atmosfera, a z drugiej strony są takie rzeczy, których nie było wtedy, kiedy ja byłam młodsza. I uważam, że to jest bardzo dobrze, bo ono odpowiada na potrzeby współczesnego młodego człowieka. I są takie elementy, jak na przykład właśnie rozgrzewka poranna z tą głośną muzyką, gdzie się tańczy, czy wieczorna, chociażby wczoraj te nasze tańce. To było, tego kiedyś nie było. Teraz jest więcej również propozycji warsztatów. Po prostu jestem pod wrażeniem, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Dawniej były 3-4 warsztaty do wyboru, teraz jest ich ponad 20, myślę. Także jest ogromna różnorodność osób zapraszanych. Widzę, że organizatorzy robią wszystko, aby ten młody człowiek po prostu poczuł się dobrze jako młody człowiek i żeby dać mu też pewien duchowy pokarm. Także szapoba!
Wczoraj na przykład był koncert. Był to czas taki odpoczynku dla młodych, którzy od 3 dni raczej słuchali ważnych, mądrych rzeczy. A więc to był czas takiego odpoczynku, kiedy mogli spokojnie się pobawić przy muzyce. Potem też była impreza już po prostu dla nich do odpoczynku. Codziennie też tutaj na polu rozpalone są ogniska, gdzie młodzi sobie mogą po prostu posiedzieć. To się jest kawiarenka, na której mogą spędzić wolny czas. Oprócz tego odbywają się różnego rodzaju warsztaty, czy to z szermierki, kaligrafii, robienia wianków, czy innych rzeczy artystycznych. Częstochowa, po prostu tutaj zostaliśmy zaproszeni przez biskupa, który to poprosił, wspólnotę Manuel, żebyśmy też tutaj opowiadali o Panu Bogu. Ale Częstochowa też jest bardzo ważna dla Polski, jest takim duchowym sercem Polski i też stwierdziliśmy, że z tego duchowego serca Polski możemy dalej głosić dobrą nowinę dla innych i zapraszać tutaj innych. Też Częstochowa dlatego, że stwierdziliśmy, że Częstochowa jest dosyć wykorzystywana przez Polaków. Tutaj wszyscy przyjeżdżają po to, żeby przyjeżdżają w pielgrzymkach właśnie na Jasną Górę, a nie ma żadnej aktywności po prostu dla ludzi z Częstochowy. I Forum Emanuela tutaj w Częstochowie jest takim podziękowaniem dla ludzi z Częstochowy za to, że służą nam przez tyle lat i tutaj utrzymując Jasną Górę i znosząc wszystkie pielgrzymki. Więc tutaj Międzynarodowe Forum Młodych w Częstochowie jest też również przede wszystkim dla ludzi z Częstochowy jako podziękowanie za ich służbę. Co do zasady, wspólnota organizuje różnego rodzaju spotkania w ciągu roku. Najczęściej są to spotkania tylko w gronie polskim, tylko dla Polaków, ale wspólnota jest też w różnych krajach. Ona powstała we Francji i w każdym z krajów organizowane są spotkania też dla danego kraju. Raz do roku wspólnota organizuje większe spotkanie dla młodych. Takie spotkanie w tym roku odbywa się w Częstochowie. Za rok pewnie będzie w Niemczech, w miejscowości Altötting. I co roku też odbywa się takie spotkanie w miejscowości Parlemonial, które jest sercem wspólnoty Manuel. Tam też jest takie bardzo duże spotkanie. Przeważnie na nie przyjeżdżają Francuzi, ale też młodzi z całego świata. Moi rodzice są we wspólnocie już od prawie 10 lat i jakby zawsze widziałam w nich ogrom radości i ja stwierdziłam, że ja też chcę spróbować i zaczęłam chodzić na spotkania dla właśnie nastolatków i bardzo mnie to wciągnęło i czuję się bardzo spełniona, także działając jakby przy wspólnocie, bo jeszcze członkiem wspólnoty nie jestem, ale myślę, że to jest duży plan na przyszłość i bardzo bym tego chciała. Ponieważ właśnie w tej wspólnocie widzę, że po pierwsze można się rozwijać, ale widzę tego żywego Boga. Ludzie tutaj, nawet przeżywając trudności, mogą się odnaleźć, bo mają to wsparcie z góry. I myślę, że to jest właśnie najważniejsze. I mnie też bardzo pociąga we wspólnocie, że oni bardzo dużo ewangelizują i pokazują to. Nie tylko zamykamy się w wąskim gronie, ale pokazujemy Boga innym. Na przykład przed właśnie Forum Młodych chodziliśmy po ulicach, zapraszaliśmy, rozmawialiśmy dużo z ludźmi i oprócz tego, że dawaliśmy im ulotki, to także poświęcaliśmy im dużo czasu, żeby oni mogli z nami porozmawiać, podzielić się z nami swoimi trudnościami. Chcieliśmy im poświęcić trochę czasu też. I robimy to w ciągu roku ciągle. Nie tylko, żeby zachęcić do wspólnoty, ale w ogóle do relacji z Panem Bogiem.